paraguas. Vamos remando en una laguna sin agua. Aprendimos a colar café sin cafetera y a subir aunque no hayan escaleras. Nos inventamos los inventos. Aquí hay que bailar porque para sentarse no hay asiento. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen! A mówią to Dariusz Szpakowski und Jacek Laskowski. Tym obcojęzycznym powitaniem zapraszamy na mecz niemieckiej Bundesligi. Dzisiaj RB Lipsk zagra przeciwko Bayernowi Monachium. Bayern jest w tym sezonie pod strachem bramkarzy. Drużyna z Monachium ma najwięcej strzelonych bramek w całej lidze. No, rzeczywiście, drużyna przyjezdna nie ma sobie równych pod względem bramkostrzelności. Formacja defensywna gospodarzy musi wciąż się mieć na baczności. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Trener wybrał dziś dość konserwatywne rozwiązanie. Czwórka z tyłu, czwórka w pomocy i dwójka z przodu. 4-4-2 to system pozwalający na zabezpieczenie jak największej przestrzeni boiska. Szeroko rozstawieni pomocnicy i obrońcy zapewniają pokrycie wszystkich sektorów i próbują stwarzać przewagę w ataku z wykorzystaniem skrzydeł. Są drużyną, która do perfekcji opanowała grę wysokim pressingiem. Właściwie w ciemno można założyć, że bez względu na klasę rywala, może on się spodziewać nieustępliwej, ostrej walki na granicy faulu. Nie spodziewam się, żeby w dzisiejszym meczu było inaczej. Na pewno dadzą się we znaki przeciwnikom. Sędzią dzisiejszego spotkania jest Dietmar Schönlebe. Jako pierwsi zaczynają z piłką zawodnicy RB Lipsk. Bruma. James Rodriguez. Moraz. Dobra pozycja do oddania strzału. Ależ to była fantastyczna obrona. I sędzia przyznaje, rzut rożny dla Bayernu. Pomysł dobry, realizacja dobra, jak widzimy w powtórce, no ale znakomicie zachował się bramkarz. No i popatrzmy, strzał mocny, ale bramkarz miał czas na reakcję. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Kingsley Coman. Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. W powtórce widzimy, że bramkarz był kompletnie zaskoczony tym strzałem. Strzelec wykorzystał fakt, że przy tak niewielkiej odległości reakcje bramkarza zależą mocno od jego ustawienia i równowagi. Praktycznie pozbawił go tym samym szans na reakcję. Niech państwo popatrzą na trenera Bayernu. Jest uradowany z gola. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. James Rodriguez. I piłka w rękach bramkarza. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce.
No za... Moraz! Gol dla Bayernu! Rzadko zdobywa bramki strzelając tą nogą. Chyba nie jest jednak taka słaba, skoro mu się dzisiaj udało. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. Moraz. No, może być groźnie. Kingsley Coman. James Rodriguez. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, atak spalony. Rodriguez. Blisko pole karne. Jest okazja. Wybronił, ale piłka dalej w grze. Bayern wznowi rzut rożnego. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Werner. Bruma. List. Dobre, ofensywne wyjście. Moraz! Nie ma gola, ależ obrona. Naprawdę wielki kunszt bramkarski. Chyba wszyscy widzieli tę piłkę w siatce. To była doskonała okazja. Piłka do środka. Javi Martinez! Koniec tej akcji. Bramkarz łapie piłkę. Za szybko stracili. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Ładnie pomyślane. Wykłada piłkę koledze. Moraz. Robi się niebezpiecznie. Dobrze się pokazał. Miralas! Ajaj! Nie ma bramki! Doskonała praca obrońcy nie pozwolił mu spokojnie złożyć się do tego strzału. Przez chwilę było gorąco. Już blisko pola karnego. Rodriguez. Coman. Jest groźnie, może strzelać. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Obrona przeciwnika była całkowicie zdezorientowana. Świetne rozegranie akcji. Dobre wyjście sam na sam z bramkarzem. To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Bruma podaje z powrotem. No, z tego miejsca można strzelać.
Może zdecydować się na strzał. Vidal. Grimaldo. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. James Rodriguez. Dobrze, wbiega na wolne pole. Dobra obrona. Sędzia pokazał, że będzie rzut rożny. Ciekawe, jak go rozegrają. Mamy powtórkę. Bardzo ładny strzał ze znakomitą interwencją bramkarza. No, pięknie to obronił. Wyczuł zamiary strzelającego. Dośrodkowanie z rzutu. Udana interwencja bramkarza po strzale głową. Spisał się na medal. Obronił to niełatwe uderzenie. Centruje z rogu w pole karne. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Grimaldo. Werner. Dobra pozycja do oddania strzału. Jest coraz bliżej bramki. Centra na bliższy. Za silne, za głębokie dośrodkowanie. Spokojnie przejęte przez bramkarza. Werner. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Bruma. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Rodriguez. Wychodzą do kontrataku. Rodriguez. Kinsley Coman. Podniesiona chorągiewka, spalony. Grimaldo. Timo Werner. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Moraz. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Werner. Robi się niebezpiecznie. No, kto przejmie tę piłkę? James Rodriguez. Moraz. Miralas! Ach, ładnie przejął tutaj na skrzydle. Bruma. Strata, co zrobi przeciwnik? Przejęli piłkę. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Blisko pole karne, może strzelać. Przechwyt, ale nie opanował. Bruma. Werner. No i kolejne jego dobre podanie. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Bayern rozpocznie od rzutu wolnego. Kinsley Coman. Vidal. Arturo Vidal! Niestety piłka poszybowała daleko od bramki.
czaruje dzisiaj James Rodriguez z piłką przy nodze. Jest nie do zatrzymania, napędza grę całej drużyny. Tak, świetnie dzisiaj wypada. Dyryguje grą jak prawdziwy maestro środka pola. Proszę tylko spojrzeć, ile miał kontaktów z piłką. A i z przodu wie, co robić. Nie tylko rozgrywa w środku pola, ale i potrafi obsłużyć napastników, czemu dał dowód już nie raz w tym meczu. Pierwsza dość jednostronna połowa meczu poza nami. Jest 3-0. Wysoko prowadzą, zdecydowanie dominując nad rywalami. Byli dużo lepsi w tej pierwszej połowie i zasłużenie prowadzą. Ich rywali czeka teraz chyba bura w szatni. Dobra pozycja do oddania strzału. Pierwsza połowa była bardzo jednostronna. Zobaczymy, czy coś się zmieni w drugiej połowie. Rodriguez. Już dobrze, wbiega na wolne pole. Come on! Ależ piękna ucieczka, zrobił to fenomenalnie. Szkoda, że wykończenie pozostawia tak wiele do życzenia. Grimaldo. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Moraz. Miralas. Dobre, ofensywne wyjście. Uderza. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Bruma. James Rodriguez. Blisko pole karne. No, bardzo optymistyczna próba z dystansu. Trener, jak widzimy, zdecydował się zmienić tego piłkarza, ale naprawdę pięknie się pokazał w tym spotkaniu. No, tu możemy mieć kandydata do zawodnika meczu. No, z tego miejsca można strzelać. Oddaje strzał. Ależ popis bramkarskich umiejętności. Fantastycznie. Znowu piłka poza boiskiem i znowu kolejny rzut rożny. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Piłka wybita z pola karnego. I wyłapał tę piłkę. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Robi się niebezpiecznie. Bruma. Timo Werner. Spalony.
Zmiana w zespole RB Lipsk. Kingsley Coman. No i strata piłki. Jest przejęcie i mają szansę. Bruma. Timo Werner. Ależ fatalne pudło. Zupełnie nie rozumiem, po co strzelał z tak daleka. Jest zmiana w Bayernie. Thiago. Rodriguez. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. No, nie ma innego wyjścia. Kontuzja wymusza zmiany. Blisko już do bramki. Werner rozejrzał się, nie chce grać sam. Strzela! Ach, zmarnował taką sytuację, jest podłamany. Thiago. Dobra pozycja do oddania strzału. Miralas. Miralas! Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Jest zawodnik na czystej pozycji. Nie może tego zepsuć. Tak, tak, mamy bramkę. Ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. I jeszcze jedna bramka. Powiększają przewagę. No, to już jest ewidentna różnica klasy. Pomału zaczynamy zastanawiać się, jakie mogą być maksymalne rozmiary porażki przeciwników. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Wiadomo było przed spotkaniem, że nie będzie to zacięty mecz, ale liczyłem, że przeciwnik podejmie jednak walkę. Sam zapał to za mało. Różnica klasy. Bramka! Tam pada gol! Ależ kuknął! Nie mogę wyjść z podziwu! Bramkarz też chyba myśli podobnie. Zresztą nawet kibice przeciwników docenili klasę i precyzję tego uderzenia. Fantastycznie się go dzisiaj ogląda. Już drugi raz wpisuje się na listę strzelców. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Radość trenera mówi wszystko. Tu już nie można dziś przegrać. Nie, jeśli będą dalej grać jak dotychczas. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. No, może być groźnie. Jest szansa. Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Obejrzyjmy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta.
Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Werner. Blisko pole karne. Kapitalna interwencja w porę przeciął to podanie. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Zawodnik był na spalonym. Thiago. No, z tego miejsca można strzelać. Ładnie! Zapewne będą dośrodkowywali z rzutu rożnego. No tak, widzimy w powtórce. Mocny strzał, precyzyjny, ale też znakomicie broni bramkarz. No, w powtórce widać strzał świetny, techniczny, ale czujność wykazał bramkarz. Z rzutu rożnego w pole karne. Nie udało się to dośrodkowanie. Piłka u rywali. Można powiedzieć, że zespół gości uciszył trybuny swoją grą, prawie nie słychać już dopingu. Chyba kibice nie wierzą, że coś tu się jeszcze zmieni. No, ucieka obrońcy. Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Bayern Monachium, jego gwiazdy grają znakomicie, ale dzisiaj prawdziwymi gwiazdami są także ich kibice. Zdecydowanie robią dziś absolutnie wspaniałą atmosferę. Dośrodkowanie. Dobrze, skuteczny bramkarz. I pozostaje 8 minut do końca. Dobre, ofensywne wyjście. Robert Lewandowski na spalonym. Stracili, ale odzyskali piłkę. Przechwycili przeciwnicy. To jest jednostronne spotkanie. Ostatnie minuty na pewno niczego nie zmienią. Robert Lewandowski. Kingsley Coman. Dobra pozycja do oddania strzału. Co to była za interwencja? I będziemy mieli kolejny rzut rożny, który to już z rzędu. Mamy powtórkę. Bardzo ładny strzał ze znakomitą interwencją bramkarza. No, pięknie to obronił. Wyczuł zamiary strzelającego. Dośrodkowanie. To musi być bramka Roberta Lewandowskiego. Ach, sytuacja do uderzenia głową wydawałoby się idealna, a jednak mocno niecelnie. Jak się składał do strzału, już widziałem piłkę w siatce, ale tym razem nie było nawet blisko. Ładnie zasłania piłkę przed przeciwnikami. Thiago. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Ostatnie 120 sekund, no plus to, co doliczy sędzia. Brawo, nie oddaje piłki. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Robi się niebezpiecznie. Thiago. Kapitalnie broni. Lewandowski. Szansa! Wybronił, ale piłka dalej w grze. Nie wiem, który to już rzut rożny z rzędu. Pomyliłem się w liczeniu.
To granie piłki z rzutu rożnego. Dobrze chroni teraz piłkę. Rywale muszą się mocniej postarać. Bruma. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Przed sekundą arbiter zakończył to spotkanie. To było spotkanie do jednej bramki. Całkowicie jednostronne widowisko. No, rywal co prawda nie zawiesił wysoko poprzeczki, ale żeby aż tak zdominować mecz, to trzeba umieć. No, kolejne zwycięstwo do kolekcji wygranych spotkań przez Bayern Monachium. Zdobywanie bramek przychodzi im z ogromną łatwością. Mają najlepszy bilans strzelecki w lidze i nie wygląda na to, żeby w najbliższym czasie zwolnili tempo. Musieliby chyba doznać plagi kontuzji. Obrońca wyjaśnia sytuację. Miło mi powitać Państwa. Wita Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy do wspólnego przeżywania piłkarskich emocji. Dzisiaj gra Bayern Monachium przeciwko FC Köln. Widzimy tu zespół, który preferuje intensywny pressing i krycie na całym boisku. Nawet dobrze zorganizowanym ekipom trudno się gra przeciwko takiej taktyce. To prawda, gdy obrońca czy pomocnik nie ma czasu nawet podnieść głowy, żeby wyszukać podaniem kolegę, to ciężko jest rozegrać składną akcję. Dobrze wykonany pressing potrafi być niezwykle skuteczny. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Wyjdą na murawę w systemie 4-4-2. Czy ten system ma jakieś wady? Wielu trenerów woli poświęcić jednego napastnika dla dodatkowego pomocnika, aby w środku pola łatwiej układać trójkąty bezpośrednich zagrań i zdominować posiadanie piłki.
Właśnie rozpoczęło się spotkanie. Moraz wybiega na pozycję. Bernat! I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Ale znakomicie to zrobił. Podkręcona piłka, nie do obrony. Takie gole ogląda się z prawdziwą przyjemnością. Spójrzmy na to z innego kąta. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Heinz. Cordoba. Przyjął i odgrywa z powrotem. No, już blisko pole karne. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Matthias Lehmann. Cordoba. Bittencourt wspaniale przechwycił. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Kingsley Coman. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Cordoba. Matthias Lehmann. Cordoba. Jest szansa! Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Dobra pozycja do oddania strzału. I stracili posiadanie piłki. Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Powtórka przekonuje, że podjął dobrą decyzję. Niewiele brakowało, a zaskoczył go bramkarza strzałem z dystansu. No, w powtórce widzimy, że gdyby odjął trochę siły, a dodał precyzji, to no. Matthias Lehmann. Aleksandro. Arturo Vidal. Blisko już do bramki. Świetnie arbiter zareagował, stosując przy... Kingsley Coman. Gol! Jest piłka w siatce! Brawo! Przepiękny strzał, ręce same składają się do oklasku. Piękny popis umiejętności technicznych, mocno podkręcona piłka i bramkarz był bez szans. Trener zadowolony, że jego drużyna kontroluje przebieg meczu. Ma do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Matthias Lehmann. Heinz. Cordoba. Blisko pole karne, może strzelać. Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Hector. Bittencourt. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Mamy out. Za chwilę wznowienie gry. Olkowski. Bliski strzelenia gola, aj szkoda, gwizdek sędziego spalony.
Arturo Vidal. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Rzut rożny dla Bayernu. Mamy powtórkę. Bardzo ładny strzał ze znakomitą interwencją bramkarza. No i popatrzmy, strzał mocny, ale bramkarz miał czas na reakcję. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. I mamy rzut rożny dla Bayernu Monachium. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Piłka opuściła boisko i rozpocznie bramkarz. Ależ grają, grają wspaniały, widowiskowy futbol. Od razu widać, że mamy do czynienia z głównym kandydatem do mistrzostwa. Gol! Co za strzał! Piękne, pewne uderzenie. Bramkarz nie miał tutaj nic do powiedzenia. Brawa za decyzję, a jeszcze większe należą się za jej bezbłędne wykonanie. Powiększyli i tak sporą przewagę. Przeciwnicy ich chyba już raczej nie dogonią. Są teraz w tak dobrej dyspozycji, że ten mecz już raczej wygrają. Spójrzmy na to z innego kąta. Radość trenera mówi wszystko. Tu już nie można dziś przegrać. Nie, jeśli będą dalej grać jak dotychczas. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Matthias Lehmann. Aut dla Bayernu. Moraz. Dobre, ofensywne wyjście. Kingsley Coman! Pytanie, czy wykorzystają ten rzut rożny? Z rzutu rożnego w pole karne. Piłka wybita z pola karnego. Za moment wznowią rzutem z autu. Jorge Mere. Leonardo Bittencourt. Ustawili się na własnej połowie i czekali. Jak zareaguje na to wydarzenie arbiter? Faul, gwizdek sędziego. Jakie będą konsekwencje? Zupełnie niecelny ten strzał z rzutu wolnego. Nie miał pomysłu, jak go wykorzystać. A szkoda, bo stąd można było bardzo ładnie uderzyć. Widywaliśmy już takie bramki wcześniej. Come on. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Wznowią grę rzutem rożnym.
Piłka dośrodkowana z rogu. Niesamowite! Piłka obok bramki. Myślałem, że będzie gol. Bardzo było blisko. Mocna główka. Dobrze celował. Gdyby miał trochę więcej szczęścia, to mógłby już świętować. Naciskają na niego. Matthias Lehmann. Leonardo Bittencourt. No, może być groźnie. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Cordoba. Idzie do przodu. Strzela! Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Walczy tam. Jak on to obronił? Strzał z bliskiej odległości. Rzeczywiście popisał się doskonałym refleksem. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. I nie ma gola. Piłka obok słupka. Ładnie się złożył. Dobrze uderzył głową. Zabrakło naprawdę niewiele. Nie wymieniają podania. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Dobra pozycja do oddania strzału. Szansa na dośrodkowanie. Bez konsekwencji. Świetne piąstkowanie. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Bayern Monachium od linii bocznej. Aleksandro, Moraz, no uderzając z tej odległości. Come on! Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Co za emocje! Fantastycznie zmieścił piłkę w samym okienku. Pięknie przymierzył. Bramkarz praktycznie nie miał szans tego obronić. Dzisiaj pokazuje nam prawdziwą piłkarską klasę. Ma na koncie już 2 bramki. Spójrzmy na to z innego kąta. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Strata w środkowej strefie boiska. Leonardo Bittencourt. Cordoba. Blisko pole karne. Götze. Kingsley Coman. Jest zawodnik na czystej pozycji. I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. Hector. Cordoba. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Jest szansa na groźną akcję. I piłka w rękach bramkarza. W ostatniej chwili przejęli. No, prosto w zawodnika z pola. 4-0 po pierwszych 45 minutach. Ciekawe, ile strzelą bramek w drugiej części. Nie mógł chyba sobie wyśnić lepszej pierwszej połowy, prawda? Świetnie mu idzie. 2 bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie i utrzymać się do końca pierwszej połowy.
Moraz. Pierwsza połowa była bardzo jednostronna. Zobaczymy, czy coś się zmieni w drugiej połowie. Już blisko pola karnego. Uderzenie. Nie ma gola. Piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Córdoba. Rozpoczynają kontratak. Gonzalo Guedes. Ryzykowna, ale udana interwencja. Idzie do przodu. Szansa! Niestety piłka trafia w słupek. Ech, opuszcza boisko. No, musi uważać. Leonardo Bittencourt. Gonzalo Guedes. Córdoba. Bittencourt. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. No, może być groźnie. Wybiega na pozycję. Świetne podanie. Czy to jest szansa? Coś niesamowitego. Piłka po strzale odbija się od obrońcy i trafia do siatki. Strzał z bliska i bramkarz musiał skapitulować. To było praktycznie nie do obronienia. Zobacz, jak dobrze strzelec wybrał moment, w którym uderzył piłkę. Golkiper akurat przenosił ciężar ciała i nie mógł zareagować. Ależ on błysnął klasą w dzisiejszym spotkaniu. Teraz może spokojnie zejść w poczuciu dobrze wykonanej roboty. Masz rację, zaliczył naprawdę dobry występ. 4-1. Takiej przewagi no nie sposób roztrwonić. Thiago. Znowu celne podanie tego zawodnika. Teraz jednak traci piłkę. Niedokładne zagranie. Za szybko stracili. Podaje z powrotem. No, już blisko pole karne. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Gonzalo Guedes. Przejmuje piłkę na własnej połowie. Kingsley Coman. I piłka w rękach bramkarza. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Blisko pole karne, może strzelać. Córdoba. Może uderzać na bramkę. Skuteczna interwencja. Faul, gwizdek sędziego. Jakie będą konsekwencje? Gdyby nie kontuzja, zapewne tej zmiany by jeszcze nie było. Strata piłki. Bernat. Moraz. Interesująco zapowiada się ta akcja. Come on!
Było blisko, a jednak słupek, piłka wciąż w grze. Hektor. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Blisko pole karne. Uderzenie. Blokuje ten strzał. Mogło być groźnie. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. No, dobrze teraz zagrał głową i nadal są w posiadaniu piłki. Dobra pozycja do oddania strzału. Moraz. Nieudana akcja. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Ładna dwójkowa wymiana piłek. Jorge Mere. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. No i przejęli w ostatniej chwili. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Bernat. Blisko już do bramki. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. No, schodzi z boiska w pełnej chwale, słuchając owacji kibiców. Tak, ewidentnie to był dla niego dobry występ. No, może być groźnie. Sędzia gwiżdże, jaka będzie decyzja? Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Trener Bayernu nie ukrywa, co myśli o tym faulu. Jego zdaniem to było złośliwe wejście. No, z tego miejsca można strzelać. Stracili, ale odzyskali piłkę. Przyjął i odgrywa z powrotem. Dobrze się tu znalazł. Zdołał oddalić niebezpieczeństwo. Dobrze udało się przeciąć to podanie. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. No, już blisko pole karne. Gonzalo Guedes. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Już. Dobrze się pokazał. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Na tę decyzję trenera miał pewnie wpływ fakt, że zawodnik ma na koncie żółtą kartkę. Moraz. Blisko pole karne. No, bardzo optymistyczna próba z dystansu. Podniesiona chorągiewka, spalony.
No, uderzając z tej odległości chyba nie spodziewał się, że zdobędzie bramkę. Mieszkańcy Ameryki Południowej mają szczególny stosunek do piłki nożnej. Wystarczy spojrzeć na trybuny. Ciągły doping i wsparcie dla zawodników. Absolutnie. Futbol to tutaj niemal religia. Kibice cały czas są ze swoją drużyną. Na dobre i na złe. Kapitalna sprawa. Paweł Olkowski. Hügel. Robi się niebezpiecznie. Jest okazja. Powiem krótko, nagroda dla fajtłapy miesiąca wędruje do bohatera tej akcji. Dobrze, że butów nie zgubił podczas driblingu. No dobrze, możemy się śmiać, ale samo przejście było świetne, tylko to wykończenie. Götze. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. No, świetnie go ograł. Blisko pole karne. Prowadzą, więc zasłanianie piłki w narożniku jest absolutnie zrozumiałe. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Złe podanie i strata w środku pola. Thiago. Arturo Vidal. Dobra pozycja do oddania strzału. Szansa! Tak, mamy bramkę! Jest piłka w siatce! Kapitalnie to zrobił! Tym trafieniem tylko akcentują swoją dominację na samo zakończenie meczu. Rywal jest bezradny. Dobili przeciwników tą bramką w doliczonym czasie. Przy takim prowadzeniu to naprawdę nie ma już znaczenia, ale odnotujmy dobre zachowanie strzelca i piękny gol. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Nie. Sędzia właśnie zakończył ten mecz. Mecz był bardzo jednostronny, a wystarczy spojrzeć na wynik. Tak, zwycięzcom wyraźnie zależało na tym, aby dzisiaj strzelić jak najwięcej bramek. Grają wspaniały, widowiskowy futbol.
Witam Państwa, Jacek Laskowski. Wraz ze mną komentować to spotkanie będzie Dariusz Szpakowski. Dzień dobry Państwu, zapraszamy wspólnie na wielkie emocje. Dzisiaj Werder Brema zagra przeciwko Bayernowi Monachium. Sezon w pełni, sytuacja w tabeli, no, bardzo ciekawa. W czołówce dość ciasno, na razie nie widać jakiegoś zdecydowanego faworyta czy faworytów do mistrzostwa. To jest dobre dla poziomu sportowego, no i zwiększa atrakcyjność całych rozgrywek. Pewnie kibice każdej z drużyn chcieliby, aby była ona samodzielnym liderem od pierwszej do ostatniej kolejki, ale to przecież byłoby nudne. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Trener zdecydował się postawić na klasyczne 3-5-2 z mocną linią pomocy, która ma obsługiwać parę napastników. I będą starali się uzyskać przewagę w środku pola, żeby otworzyć sobie jak najwięcej możliwości dogrywania piłki do dwójki snajperów. Czy to prostopadłymi podaniami, czy dośrodkowaniami spod linii bocznej. Są drużyną, która do perfekcji opanowała grę wysokim pressingiem. Właściwie w ciemno można założyć, że bez względu na klasę rywala, może on się spodziewać nieustępliwej, ostrej walki na granicy faulu. Nie spodziewam się, żeby w dzisiejszym meczu było inaczej. Na pewno dadzą się we znaki przeciwnikom. Sędzią dzisiejszego spotkania jest Heimo Wassenschneider. No i zaczął nam się ten mecz. Popatrzmy, Werder w natarciu. Świetne piąstkowanie. Bartels. Moraz. No, mogą teraz skarcić rywali. Miralas. Znalazł się na czystej pozycji. No, dribbling imponujący, ale co z tego? Zabrakło precyzji, ale cała akcja mogła się podobać. Ach, popatrzmy w powtórce. Ładnie to zrobił. To mogła być bramka. No, widać, że potrafi strzelać z dystansu. Powtórka to potwierdza. Prawie by zaskoczył bramkarza. I piłka po główce na aucie. Barkfrede. I będziemy mieli po raz kolejny wznowienie z autu. Moisander. Bartels. Kruse. Kondogbia. I próbują teraz gracze Werderu Brema. Niskie dogranie w pole karne. James Rodriguez. Jest szansa na groźną akcję. Aut dla Bayernu. No i strzela! Ale to wybronił! Bayern Monachium za chwilę dośrodkowywać będzie z rzutu rożnego. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. W
Rodriguez. Kingsley Coman. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Mark Frede. Kondogbia. Poulsen. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Rob wybiega na pozycję. James Rodriguez! Tak, gol! Pierwsza bramka! Teraz już powinno być łatwiej! Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. Popatrzmy, jak znakomicie wykończył tę akcję. Zrobił to z prawdziwym kunsztem. Pięknie! No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Poulsen. Kondogbia. Jest przejęcie i mają szansę. Blisko już do bramki. Ofiarna interwencja. Strzał został. Pewnie broni bramkarz ten strzał oddany z daleka. Kruse. Bartels. Będzie rzut karny dla Werderu. Efektownie wykonana ta jedenastka. Trzeba powiedzieć, że rzeczywiście uderzył bezbłędnie. Jest 1-1. Remis. Moraz. Miralas. Już blisko pola karnego. I piłka w rękach bramkarza. Rodriguez. Nie wiem, czy to był strzał, czy też podanie. Popatrzmy, będzie rożny dla Bayernu. Piłka dośrodkowana z rogu. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Znowu mają rzut rożny. Piłka z rzut rożnego leci w pole karne. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. No, kto przejmie tę piłkę? Fischer. Kondogbia. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym o pozycję. Ładne, udane przejęcie, rywal traci piłkę. Dobra pozycja do oddania strzału. Fischer. Mają teraz trochę miejsca. Interesująco zapowiada się ta akcja. Strzela! Nie ma gola. Piłka odbita od poprzeczki. Wraca na boisko. Pięknie broni. Brawo. I będzie rzut rożny dla Bayernu.
Arturo Vidal. Piłka w rękach bramkarza. Fischer. Kruse. Blisko pole karne, może strzelać. Mamy dośrodkowanie, ma tam to... Tak! Proszę Państwa, bramka! I obejmują prowadzenie! Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. No, wspaniałe rozegranie i zasłużenie zdobyty gol. Piękna bramka, która padła po wspaniałym dośrodkowaniu. Centra, pierwsza klasa, tak precyzyjnie dograć z takiej odległości, to trzeba umieć. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Nadal nikt nie może być spokojny, jest 2-1. Rodriguez. No, już blisko pole karne. Moraz! Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Trener Bayernu przy linii daje znaki swoim zawodnikom. Jest zły. Wie, że to była świetna szansa na wyrównanie. Dobrze, wbiega na wolne pole. To musi być gol. I wyrównanie. Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Zdobyli gola i to nie powinno dziwić. Są dzisiaj wyraźnie lepsi. Zasypywali rywala gradem strzałów. Piłka musiała w końcu trafić do siatki. Ich przewagę widać na całym boisku. Mają w sobie jakąś siłę. Kontrolują przebieg spotkania. No, po tym pięknym golu mamy remis. Ładny mecz i wielkie emocje. Mark Frede. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. I zacznie Bayern Monachium od rzutu z autu. Arturo Vidal. Sędzia postanowił wstrzymać grę. Kontuzjowany zawodnik musiał zejść z murawy, a mecz zaraz rozpocznie się od rzutu sędziowskiego. James Rodriguez. Kondogbia. Już blisko pola karnego. Świetnie, rywale nie mają nawet szans dotknięcia piłki. Jest gol, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Zdążyli jeszcze, jak widzimy, strzelić bramkę przed końcem pierwszej połowy. I ciekawe, co zawodnicy usłyszą w przerwie od trenera, od obu trenerów.
3-2 to tylko jedna bramka przewagi, a obie drużyny lepiej radzą sobie w ataku niż w obronie. Jeszcze będzie ciekawie. No, może być groźnie. Ależ kapitalna interwencja, znakomicie złapał. Arturo Vidal. Kingsley Coman. Blisko pole karne. Ale wspaniale teraz! Piłka poza boiskiem, będzie rzut rożny. No tak, widzimy w powtórce. Mocny strzał, precyzyjny, ale też znakomicie broni bramkarz. Ależ wyczuł bramkarz tę piłkę, popatrzmy w tej powtórce. No, świetnie to zrobił. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Wybita piłka, ale kiepsko. Sędzia podjął decyzję o zatrzymaniu gry. Nie ma już na boisku kontuzjowanego gracza. Zaraz mecz zostanie wznowiony rzutem sędziowskim. Do przerwy 3-2. Myślę, że na tym nie poprzestaną. Ciekawa będzie druga połowa. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. Widać, że się starał. Była piękna bramka i to drugie mniej fortunne uderzenie, które obiło tylko bramkę. Cóż, do przerwy przegrywają. W drugiej połowie musi strzelić coś więcej. Rozpoczyna się druga połowa spotkania. Miejmy nadzieję, że dostarczy nam równie dużo wrażeń. Tak, Darku, świetna gra w pierwszej połowie z mnóstwem ciekawych sytuacji. Sądzę, że to jeszcze nie koniec emocji. Oddaję piłkę koledze. Rodriguez. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Dobrze, przebił się. Arturo Vidal! Ach, jak niewiele brakowało, żeby teraz padł gol wyrównujący. To nie była jakaś stuprocentowa okazja, ale strzał okazał się bardzo solidny, minimalnie niecelny. Trener Bayernu przy linii daje znaki swoim zawodnikom. Jest zły, wie, że to była świetna szansa na wyrównanie. Gabre Selassie. Junuzowicz. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Blisko już do bramki. No chyba nie sądził, że zdobędzie bramkę z tak daleka. Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. To pytanie, jak to mogło nie wpaść do bramki, to powinien być gol, piękny gol. No, widać, że potrafi strzelać z dystansu, powtórka to potwierdza. Prawie by zaskoczył bramkarza. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Robi się niebezpiecznie. Coś niesamowitego! Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. No, już blisko pole karne. Junuzowicz.
Fischer. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Kondogbia, Junuzowicz, Kruse, Bartels. Może zdecydować się na strzał. Nie wierzę, obronił. Tak, to jest naprawdę niesamowite. Ten chłopak pokazał się dzisiaj z jak najlepszej strony. Po tak udanym występie może zejść z boiska z czystym sumieniem. Rzut rożnego w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. No, może być groźnie. Piłka odbija się od słupka, nie będzie z tego go... Uderza! Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Kingsley Coman. Moraz. Będzie strzelał! Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. Fischer. Dobry przechwyt. Przejmuje teraz piłkę. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Popatrzmy. Werder w natarciu. Kruse! Dobrze zachował się bramkarz. Moraz. Wybiega na pozycję. Moraz! Gol! Mamy wyrównującą bramkę! Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy remis. Caldirola, Junuzowicz, Kruse i próbują teraz gracze Werderu Brema. Uderzenie, no gdyby nie spudłował, a tak remis. Götze, Thiago, Moraz, ach szkoda, strata. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Blisko pole karne. Ale szansa Thiago! No, tu niestety bramka nie zostanie uznana. Sędzia wyraźnie daje znak, że był spalony. Popatrzmy na powtórkę. Tak, tu wyraźnie widać, że było na granicy spalonego, ale liniowy miał rację. No, z tego miejsca można strzelać. Ależ grają, grają wspaniały, widowiskowy futbol. Od razu widać, że mamy do czynienia z głównym kandydatem do mistrzostwa. Dobrze, biega na wolne pole. Moraz! Wow, niesamowita obrona! Znakomite zachowanie, świetna ocena sytuacji. Brawo za tę interwencję! Pewnie interweniował po tej główce. No, dobrze teraz zagrał głową i nadal są w posiadaniu piłki. No i teraz Werder będzie miał szansę na zdobycie bramki. Kruse.
Piłka wrzucona na dalszy słupek. I nie ma gola. Piłka obok słupka. Ładnie się złożył, dobrze uderzył głową, zabrakło naprawdę niewiele. Arturo Vidal. Moras. Bartels. Ostatnie minuty mogą być naprawdę ciekawe. Mecz wciąż nie jest rozstrzygnięty. Już blisko pola karnego. Dobre. No, będzie gol. Sparował piłkę na bok. Koniec ataku. Drużyna przeciwna przy piłce. Ostatnie 9 minut meczu przed nami. Moras. No, strzela! Świetnie, po raz kolejny interweniuje bramkarz i w meczu nadal mamy remis. Powinni co najmniej utrzymać ten wynik albo spróbować sięgnąć po coś więcej. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Uderzenie w stronę bramki. Ależ napięcie w końcówce. Niewiele czasu, a oni mają rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego w 16. Ach, zupełnie mu nie wyszła ta główka. Teraz patrzy i pewnie się zastanawia, jak to się stało. Źle obliczył lot piłki, albo ruch głową, albo jedno i drugie. Zaczyna się ostatnie 5 minut tego spotkania, wciąż remis. Bartels. Słuszna decyzja, rzut wolny. Zobaczymy, czy go wykorzystają. Strzał, ale zablokowany. Sędzia podyktował rzut rożny. To ważny moment w tym spotkaniu. Dośrodkowanie z narodu. Bramkarz bez większego wysiłku wyłapał to dośrodkowanie. Thomas Delaney. Paulsen. Słupek uratował ich od straty gola. Piłka wraca na murawę. Świetnie teraz przerwał tę akcję obrońca, no i przepada szansa na strzelenie bramki. Popatrzmy, Werder w natarciu. Uderzenie. No to wielki cios dla niedoszłego strzelca i jego drużyny. Ta bramka mogłaby zaważyć na przebiegu całego spotkania. Tak, niewiele brakowało. Ten strzał naprawdę był minimalnie niecelny. Thiago. Szaleńczy atak Bayernu. Ostatnie sekundy tego rynku. Thiago Alcantara! Już niewiele do końca, ale będą mieli teraz szansę. Będzie wykonywany rzut rożny. Centruje z rogu w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu.
Blisko pole karne. Moraz! Szkoda tej sytuacji, nie wykorzystali, ale był spalony. Mogli rozstrzygnąć losy tego spotkania w samej końcówce na swoją korzyść. Ale Szpek spalony, a byłaby taka piękna okazja do strzału. To w takim momencie. I koniec meczu. Kibice powoli zaczynają opuszczać stadion. Brawa, brawa za postawę i taki spektakl przy tak kiepskiej pogodzie. Oj, rzeczywiście, chociaż aura się sprzysięgła przeciw nim, wykazali się prawdziwym sportowym duchem walki i zapewnili nam wspaniałe widowisko. Kibice biją mu brawo i w pełni zasłużenie, bo zagrał dzisiaj naprawdę fantastycznie. On sam zagrał dobry mecz, strzelił dwie bramki, ale niestety to nie wystarczyło, aby zespół zwyciężył. Fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła.